proszę, proszę, nie zmuszaj mnie. Mówiłaś, że gadał coś o magii i... udomowionych zombiakach? Mówił coś o grupie ludzi, którzy się nie zarażają. Nawet po ugryzieniu. Ludzie w Malignie plotą różne bzdury. Kiedy go przynieśli, trzymał tę mapę. O, ale to jest... Droga poza Haran. Hein, kończy nam się antyzyna. Musimy poszukać innych możliwości. Nie możemy dłużej czekać. Nie! Nie zbliżaj się! Idź sobie! Nic nie rozumiesz, matka! Dobra. Halo, halo, dzień dobry, jest dzisiaj ze mną Asek. Nie wiem, czy jest. Dzień dobry, albo dobry wieczór, w zależności, o której oglądacie ten materiał. Tak, i ja mam, muszę cię zaprosić do poczekalni. Dobrze poszło zaproszenie? No, ładuje mi. Tak, i ogólnie mam tego save'a z tego, z podstawki, tylko to tam trzeba było inaczej kliknąć. A, mam zero naboi. I tak, jesteśmy... w The Following, tak, miało być nagrywane i jest nagrywane. Stało też ze względu, że 7 grudnia wychodzi Dying Light 2, który też będzie na moim kanale, też pewnie z Askiem. Także dobra, idziemy prosto, nie? Z kimś jeszcze więcej, kto wie. Możliwe bardzo. Ojojoj. Ogólnie mogę pokazać easter egga tutaj. Czekaj. Czy pod tym tunelem jak wychodzi się, to jest takie przejście, odwróć się. Masz kotwiczkę? No wyżej. Masz kotwiczkę? Nie mam. Dobra. I tu jest ciało jakiegoś wojskowego. Tu coś sobie zmarł. I tu jest właśnie strój, nic się nie stało. Dobra. Czekaj, ja muszę sprawdzić, co ja w ogóle tu mam. Latarka, doskonała maczeta wojskowa, dobra, git. Nic mi się chyba nie zmieniło. Dobra, to musimy stąd wyjść, tak? Tak, jest. Też od początku mamy kotwiczkę. Też strzelam, że seria nam zajmie gdzieś do 15 odcinków max. Oczywiście po pół godziny. Też ten dodatek nie jest zbyt długi. Szczerze, sam go nigdy nie przeszedłem. Bardzo krótki. Jakby byłem w jakimś tam pod koniec, ale nigdy jakby tego nie... nie przypieczętowałem. Także no. Dobra, jesteśmy. Lena, słyszysz mnie? Ładne widoczki. Ciągle przerywa. Słuchaj, ten twój jednooki, deliryczny pacjent mówił prawdę. Czekaj, jest chwilę. Droga poza miastem. Może to, co mówił o ludziach, którzy się nie przemieniają, to również prawda. Możesz go zapytać, gdzie mam szukać? Zmarł dziś rano, Kyle. Zabiła go gorączka. Obawiam się, że... kogoś, kto wie więcej na temat plotki. Dobra, to jak my Lena? Mamy umiejętności? 22 przetrwania, zwinności i te sprawy. Ciekawe, czy będzie jak w Wiedźminie można, wiesz, przenieść save'a. Czy coś, znaczy, nie będzie można, bo inny bohater, tak to jest? Jakoś tak to... No. No to, to jest jeszcze miejsce gry, to jest 15 lat po wydarzeniach z Dying Lighta 1, więc... No, ale serii możecie się jak najbardziej spodziewać. Pewnie w dzień premiery coś może wlecieć. Zobaczymy, bo to też dzień premiery jest we wtorek, więc... Ale do grudnia to jeszcze mamy trochę czasu. Koko z 6 miesięcy. No. To kiedy dzisiaj jest? Który? 12? Czerwca. Jak my to nagrywamy, nie? Jak my to nagrywamy, a to jest za tydzień w niedzielę pierwszy odcinek będzie. Też nie będziemy się pewnie jakoś śpieszyć z tym nagrywaniem, bo też na razie czasu nie mamy. Dobra, to co, skaczemy? Skoczyłem, a jak? Dobra.
Musimy popytać miejscowych. O to, jak się nie zarażają, nie wiem. O, bona myśliwska. Tak, bo to wszystko tutaj się rozchodzi o to, że jakby... Że we wsi ludzie się jakimś cudem nie zarażają. No i a my właśnie chcemy się dowiedzieć. Coś tego typu. Jest jakiś kult, jest jakaś matka. No tych kwiatków nie można zabrać. Tu widzę chyba ambona jakaś. Nie się dowiemy w czasie fabuły, o co tak naprawdę chodzi. Dokładniej. Ja w tym czasie otworzę skrzyneczkę. No ja już tu też jestem, więc... Zbierać też za dużo nie będziemy, bo też mamy w ekwipunkach pełno rzeczy, więc... raczej tak. O panie! Jakaś dobra kosa tu jest. To ja też... O Boże, tego nie może. Broń Tahira. To też mogę rozmontować. O Jezu. Broń Tahira to useless. Będzie trzeba, na pewno naboi mi potrzeba. Plus minus. Czy ja mam jakieś tutaj, od razu sprawdzę. Coś do rzucania mam. Czy mogę sobie chyba pewnie gwiazdki zrobić? Mam dwie kotwiczki. Tą jedną mam twoją, z tego co pamiętam. Dobra. Plus minus, idziemy, spierdzielamy stąd. Mogę ci dać maczetę w sumie. Nie no, mam. Nie. Nie no, 1700 obrażeń co daje. Zaraz wezmę, jak wejdziemy tutaj. Też w tym jakby dodatku dochodzi to, że możemy jeździć autami. Więc pewnie łazikiem. Łazikiem, no coś tego typu. I właśnie, nie wiem kiedy to... To auto chyba też na początku dostajemy, coś mi się wydaje, plus minus. Tak. Dobra. A ogólnie taki fun fact jest... Czekaj. Czego tu? Chcę rozmawiać z kimś, kto tu rządzi. Jestem z Haranu. Przemytnik. Robisz do tego świra? Hej, nie wiem nic o żadnym przemycie, koleś. Jestem tu, bo potrzebuję pomocy. Pytaj o Jazira, ale zapamiętaj jedno. Jeśli coś ukradniesz, łapska ci urąbię. Spokojnie, spokojnie, panie prezydencie. Dobra, idziemy tu do domu, a, czy... No i chcę... Nie, bo tu nie można wejść jeszcze. Ale ogólnie chciałem powiedzieć, że taki fun fact jest, że jak wychodził Dying Light 1, to ludzie narzekali, że nie można jeździć samochodem. Wyszedł do Poleng, to ludzie narzekali, że jest za mało parkouru. Spytajmy się, hej, po lata. Możesz mi tylko powiedzieć, gdzie znajdę kogoś, kto wie cokolwiek? Poszukaj Jazira, będzie pewnie w stodole. Bo ten Jazir to jest szef najprawdopodobniej. Burak. Albo właściciel... właściciel tej farmy. Ty tu rządzisz? Potrzebuję pomocy. Gadaj z Jazirem. No to się przesuń. Więcej się z nim nie zobaczysz. Słyszysz? O, kłótnia. Tato, proszę! Trudne sprawy. I nie, koniec dyskusji. Tak? Dobrze. Czekaj, Ezgi! Ale ci daleko uciekła. Panie! Nie chcę przeszkadzać. Szukam Jazira. Jazir to ja. Jeśli szukasz jedzenia, mamy tylko chleb. Nie, nie. Nie potrzebuję jedzenia. Słuchaj, jestem z Haranu. Przybyłem tutaj, bo słyszałem, że jesteście odporni na wirusa. Że nie przemieniacie się nawet po ugryzieniu. Tak? A kto ci to powiedział? Ktoś, kto już niestety nie żyje. Trzeba go było jeszcze wypytać. Ode mnie więcej nie usłyszysz. Kurwa mać, czemu nikt nie chce mi pomóc? Wirus szaleje, w całym mieście giną ludzie. A jednak żyjesz, przyjacielu. Weź trochę chleba i wracaj do Haranu. Nikt cię tu nie chce. Prosiłem, zostaw nas w spokoju. Chyba nic więcej nie ma. Dobra, to możemy wyjść. Lena, tu Ukrainę, słyszysz mnie? Cholera, co za pieprzone pustkowie. Hej! A, ty! Pano tu! No, podejdź bliżej. Nie dziabnę cię. Bez obaw. Nie jestem jak reszta tych świrów. No, was mówię, pomyleńcy. Czyli nie jesteś jednym z nich?
To czemu nie chcą cię przepędzić? Bo mam na sprzedaż nie tylko chleb. Przy okazji mówią mi Khan. Kyle Crane. Ej, ty jesteś z Haranu, tak? Kojarzysz może gościa z problemem okulistycznym? Masz na myśli gościa bez oka? Tak, tego, swój gość, Kurt. Jak się miewa? Nie żyje. On nie żyje. Cholera. Kurt, nie wiem, który, ale wiem, że nie żyje. Ale zaskoczony to nie jestem. Może będziesz wiedział. Kurt wspomniał o ludziach odpornych na wirusa. Wiesz coś na ten temat? Tak jak się zastanowić, to nie przypominam sobie, żeby miejscowi się zmieniali. Pojeby jedne, oni mają jakiś kult. Prowadzi ich taka, zwołują matką. Dawniej to była tylko taka lokalna tradycja, wiesz? Nie brali tego na poważnie. No, to teraz biorą śmiertelnie poważnie. Odkąd wybuchła zaraza? Bazgrolą symbole, gdzie popadnie. Odprawiają jakieś rytuały. Chyba nawet się do niej modlą. No ale co z tą odpornością? Są ciągle na antyzynie, czy jak? Słuchaj, brak mi teraz człowieka. A że jestem przedsiębiorczy, to miejmy targu. Wspólnicy, ty i ja. Kupujesz coś, koleś? Świry. Co dokładnie masz na myśli? Cóż, ty chcesz nieco informacji, a że Kurt wziął i kojfnął, potrzebuje łebskiego kierowcy. Mogę pokazać ci coś, co może ci pomóc. Ale najpierw musimy skombinować wóz. Mam ci znaleźć samochód tutaj? Ciekawe, skąd ja go wezmę. Ja poszukałbym na pobliskiej farmie. Tylko wiesz, dyskretnie, działaj po cichu, dobra? Dobra. To szukamy tego samochodu, czy z nimi gadamy? Cel misji mamy, żeby znaleźć ten samochód, więc... Lecimy. O tym, czy można z nimi porozmawiać? O, można. Z jednym. Dobra, chodź. Idziemy. O, pełno zombiaku. Przemieniłem się w wirale. Może tutaj zobaczyć. Co to? Panie Janie. Widać, że tutaj na wsi te zombiaki inaczej tutaj przechodzą koronawirusa. A, to są efekty korony. Tak, dokładnie. A, zapomniałbym o jednym. Jeśli nie masz broni, lepiej coś sobie skombinuj. Dzięki. O, kolejna ambona. Teraz ci się przypomniało? No wiesz, to nie było wtedy najważniejsze. No, taki szczegół. Niezły początek współpracy. Aj, no nie dramatyzuj, dasz sobie z nimi radę. O, nie dramatyzuj. Muszę się zająć klientami. Daj mi znać, jak już będziesz miał ten wóz. Dobra. Dobra, ja sobie zjadę tędy. O, leci. Dobra, ty z lewej, ja z prawej. A. Nie ma tu ludzi? Co jest? Już nie ma. Leżą wszyscy. Nie, czekaj, może przeszukamy, gdzie ty jesteś. A. No co, bierzemy łazika. I drogę. Brak miejsca w ekwipunku, nie? Macie ta korka. Dobra, chodź, idziemy tutaj, bo tu widzę, tu pełno skrzynek jest. Do otwierania. O panie, ale i tak mamy dużo rzeczy, więc... Nie wiem, czy jakiś jest sens. No ale chyba, że po drodze jest. Ja bym tu przeszukał i po prostu potem już... Zawsze się coś może przydać z tych rzeczy. Ja i tak mam pełno. Co? Ja też. Mówisz, wydaje, że nas tak nie będziemy zbyt często coś otwierać, czy cokolwiek, żeby zabierać sobie niepotrzebnie czas, tylko... Czyli w większości przypadków to... Mhm.
będziemy po prostu przelatywać. Dobra, puszczam sobie tą skrzyneczkę trudną, dobra. Alkohol. Nie wiem, czy będzie moją klawiaturę słychać. Słychać? Słychać. Ciebie nie słychać, no ale wiadomo. Jeszcze się chwilę z tym mikrofonem muszę przemęczyć. Odcinki raczej będą się pojawiały w niedzielę lub też w sobotę i wtorek. To są trzy dni, które może się pojawić coś. Także dobra. Palimy gumę stąd? Da. Czekaj. Apteczka tu była. Gazę wezmę. To jest ten twój, tak? To jest. O Boże, skopa mój dostał. Jak tu się wyjeżdża? Dobra, Kan, mam brykę. Kan, jesteś tam? Oho. Coś z Kanem się stało. Kan poszedł skanować. Nie w tą stronę mnie prowadzić, nie? No będziemy teraz większość pewnie aut tylko przeszukiwali, żeby jakieś paliwo, nie paliwo brać. Bo wiadomo, śruby, to śruby. Tak, będziemy musieli naprawiać te łaziki też. Ale myślę, że to bardzo, bardzo dobrze. Ale fajnie zrobili z tymi łazikami. Łazikami, no. A mi tutaj. Halo, Asek? Ma działać. Na to za to tam, brawo. O! Brawo. Co się stało? Jest? Halo? Halo? Czekaj. A ty wywaliłeś, wywaliło. Tak? Nie, albo ciebie wywaliło. Czy to jest u mnie, więc? Dobra, dawaj do mnie. Mogło ci wywalić, no to i mnie wtedy wywalić. No ale zaprosiłem cię. A jesteś, dobra. Ty już masz autko na miejscu? No. Ty poczekaj może na kolegę, co? Dobra. Je można pewnie potem malować coś, nie pamiętam czy jakiś skin mam na ten pojazd, ale dobra. Szukasz Kana? Nie ma go tu. Chyba w końcu przekonali go, by sobie poszedł. Wyprosili go, co? Pewnie patrząc przez muszkę. I kim są oni? Oni w końcu zrobili to, co mój ojciec powinien zrobić już dawno. No i popatrz, nagle zrobiło się tu naprawdę miło i spokojnie, prawda? Nie odpowiedziałaś na pytanie. Oczywiście. Jesteś tu z tego samego powodu, co on. Bandyci też nam nie chcą dać przez to spokoju. A my niby mamy ci zaufać? Musi być jakiś sposób, żeby cię przekonać. Mnie nie musisz przekonywać. Mam to gdzieś. Pokaż innym, że jesteś tu po to, by coś dać, a nie tylko brać. A tak przy okazji, mam na imię Ezgi. Kyle Crane, Ezgi. Możesz mi dać jakąś wskazówkę, czego wam potrzeba? Chyba mogę ci trochę pomóc. Tylko pamiętaj, że będziesz mi winny przysługę. Siebie. Wody gruntowe zostały jakiś czas temu skażone. Chyba rozumiesz, co by się działo, gdybyś je jakoś oczyścił. Mam nadzieję, że to w ogóle możliwe. Owszem, możliwe. Ale trzeba iść na teren bandytów. Poszło tam już kilku ochotników. Cóż, żaden nie wrócił. Więc raczej ci nie radzę. Chyba, że ci życie niemiłe. Jeśli tak, idź wzdłuż rurociągu. Dzięki za radę, Ezgi. Ale kiedy mówiłaś, że przekonali Kana, żeby sobie poszedł, nie miałaś na myśli tutejszych, prawda? Nie. Ci tak naprawdę nigdy nic nie robią. Nie mogli się pozbyć Kana od wielu miesięcy. Dlaczego mieliby to zrobić teraz? Nadal unikasz odpowiedzi. Wciąż nie wiem, czy zasługujesz na odpowiedź. No tak, ale wygnanie kogoś tylko dlatego, że był nieuprzejmy, to chyba lekka przesada, nie? Możliwe. Ale tylko cienki mur dzieli nas od bandytów, zombie i cholera wie czego jeszcze. Wystarczyłby jeden facet z niewyparzoną gębą, żeby to rozwalić. I nie masz z tym problemu.
Jeśli nie znajdzie schronienia, umrze. O, daj spokój. Jesteś z miasta, znasz takich jak Khan, prawda? Oni zawsze znajdą sposób, żeby przetrwać. Khan dobiłby targu nawet z trupem, aby uniknąć kłopotów. Nie ma sensu pytać, o co się pokłóciłaś z ojcem, prawda? Nie, nie ma. Tylko ty tu ze mną w ogóle rozmawiasz. Cóż, rozumiem ich podejście, ale nie muszę pochwalać ich metod, prawda? Więc wolelibyście, żebym sobie poszedł? No wiesz, nie. Słuchaj, wszyscy tu przywykli do tego, że ktoś się nimi zajmuje. Wszystko dzięki matce i jej sługom. Jej sługom? Po prostu pomóż ludziom, dobra? Zrób coś efektownego, a wkrótce sam zobaczysz, jak to jest. Już wszystko? Dobra. Czekaj. Ja muszę iść na chwilę na ZW. Także to pewnie koniec pierwszej części, ja zostawię nagrywanie, pewnie teraz ciachnę i widzimy się w drugiej części. Asek tutaj na mnie poczeka na dachu, także ja zwijam ZW na chwilę.